Dzień dobry wieczór. Jestem ponownie Starki. I cóż, widzimy się w grze Kroniki Myrtany Archolos. I tak słowem wstępu, nadal jesteśmy na winnicy. I... ja, jakby to powiedzieć... mam spore wieści, które... są istotne. To najłatwiej można określić. A więc, prosto z mostu. Zadania, o które mi chodziło, nie możemy przyjąć w tym rozdziale. Ja, super wieści, wiem. A druga sprawa, taka trochę przyjemniejsza, ponoć jesteśmy w stanie zdobyć księgę trzecią do kręgu drugiego, więc jej. Gorzej tylko, że... trzeba będzie pokonać z tego szkielet goblinów. Bo ponoć tą księgą można odnaleźć jaskini obok miejsca, w którym kraliśmy z Jornem. A jeśli dobrze pamiętacie, bądź też może nie pamiętać, były tam szkielety goblinów. No ale dobra. Chciałem powiedzieć, że skoro są dwa kartoszczury, to zjedzmy najpierw jabłka w cieście, z nim będziemy się z tym męczyć, ale widzę, że udało się rozdzielić. A co za tym idzie, może tym razem bez jabłka w cieście się obejdzie, przynajmniej z tym jednym. Bo przed drugim zjadł jabłko. Kto wie, może dostaniemy kolejny bonus. Nawet jeśli nie, no to jabłka w cieście dają 80 zdrowia. Niestety udało mi się tylko jedną sztukę zrobić, bo wymagało czegoś tam, nie pamiętam czego, ale czegoś ogólnie zabrakło, więc tak, jabłka w cieście. Pokój świeży i oczywiście. A, już myślałem, że będzie bonus do siły, skoro taki komunikat był, ale nie. W takim razie nie wiem, co oznacza komunikat, co pokój świeży i oczywiście. Ogólnie kojarzę też taki komunikat z Gothica. Z dwójki zwykłego i wydawało mi się, że jak się go służy, to po prostu zwiększa się właśnie siła, bo jeśli się nie będę właśnie jedzenie jabłek, zwiększało siłę naturalnie w gotuku. Dwa. Czy mogę się mylić, podkreślam. Mogę, bo ja się często mylę. I w ogóle. Ale tak. Czy inaczej... idziemy dalej przed siebie. I ja chyba zrobię zapisa, po czym na ścierwę jadę i zobaczymy, dokąd nas to wyniesie. No dobra, ścierwojad. A, jeden już biegnie. Fajnie. Dobrze, że drugi się nie zainteresował. Jakby miał dwa, to nie byłoby aż tak kolorowo. Jest nadal ścierwojad, więc jeden z łatwiejszych bestii. Pomiędzy się takie kwestie jak to, że ogólnie tych większych przeciwników jest proste, no bo nie okłamujmy się, Gothic nie był jakimś wyjątkowo zainteresowanym. Zaawansowaną grą. Nigdy się udzielił swojej mechaniki walki. Dla mnie to jest okej. Okay. Czego więcej środków jest mi trzeba, naprawdę. Ale no, mówić, że było to jeszcze zaawansowane, jest na pewno przesadą. Może na czasy, w którym go tylko wydawano, to było dosyć zaawansowane. Teraz na pewno już nie jest. Ale tak czy inaczej, wiem tutaj zobaczyć, czy coś nie rośnie w sobie. I chyba nie. A jeśli nie rośnie, to można spokojnie spać, zejść, tylko tak, żeby nie spaść w przepaść. Z Marvin, bądź grzecz chłopcem, nie wpadaj w przepaść, dziękuję. No i tak, idziemy. Idziemy dalej, podnosząc przy okazji chwasta, którego znajdziemy. Wolne bestie i... szarpanego ścierwojada, w którym było smażone mięso. Nie wiem, czy mi się to podoba. Jak do winnicy Valerio, do miasta. Tam nie wiadomo gdzie. Okej, okay, w takim wypadku chyba zobaczmy najpierw tę drogę. Ani wilk. Aż by jeden. No, ja podziękuję, nie chcę walczyć z wilkami. Nie w tym momencie przynajmniej. Ja wiem, że są słabe, ale... mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Po prostu nie są to moje faworyty. Ja poproszę Czawy Królewskiego, który tu już... a nie, no już myślałem, że 13 taki sukces, ale nie, tylko trzeci. Tak czy inaczej, no, sukcesik jest jakiś. A teraz pora wyeliminować polną bestię. A więc dobra, chodź tu, polna bestia. Nie boję się cię. I w ogóle na to, że naprawdę jesteśmy już przy mieście, więc... skoro tu już jesteśmy, to może pozwiedzamy dokładnie
tę miejsce. I tak będzie to miejsce. Te miejsce tak właściwie, a nie tę miejsce. Ale no, ja celowo sobie tak gadam. Jeszcze ktoś nie wie. Tylko nie jestem totalnym analfabetą języka polskiego. Ale tak. Do tych, którzy najporządniej, najpoprawniej mówią, też nie należy. Nie ukrywam tego w żadnym formacie, w żadnym sposobie. Po prostu przyznaję się do tego, że jestem jełopem językowym. Inne polne bestie. Cierwo jadę. Koleśne. Okej, jest jakaś kolejna brama. Zobaczymy, jak przy tej bramie nas potraktują przy okazji. Buczą mnie. Pewnie źle, ale warto sprawdzić. A ty gdzie? To chyba oczywiste, do miasta. W takim razie równie oczywiste będzie, gdy poproszę cię o pokazanie swojej przepustki. Nie mam żadnej przepustki. To i żadnego wejścia nie będzie. Okej. Okej. Szczerze? Sensowny gościu. Przynajmniej ten. W zasadzie, no jeśli masz przepustkę, to możesz wejść. Najbardziej to toleruję, akceptuję i szanuję. Lepszy gościu niż ten przy innej bramie, a tutaj mamy jakiegoś kolejnego innego gościa. Jeszcze z prostym mieszkiem. Słodka bułka z jagodami i 5 sztuk złota. Co ty tutaj robisz? Jestem rybakiem, w dodatku z monopolem na ryby pływające w tym strumieniu. A tak w ogóle, to nazywam się Lati. Jak leci? Ryby biorą, ludzie z miasta chętnie je kupują. Wszystko jest tak, jak należy. Okej. Okay. Dzięki za takie przedstawienie się i krótką informację, jak tam u ciebie z życiem. O nie, słyszę cika. Gdzie on był? Jakiś podróżny. Podróżnym chyba nie ma co gadać. Ja się spróbować mogę i tak, ale no. Co się orientuje, to oni po prostu na mnie nakrzyczą i tyle. Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. Ja, dokładnie. I w takim wypadku krytoszczu. No nie, dwa krytoszczury, nie jeden. To już trochę gorzej. Mogę tutaj zginąć przez to. Tak czy inaczej, po tej walce, jeśli przeżyję, muszę szybko zeżyć jakieś bułki. Ciasta czy inne szczury, które mam przyrządzone na to, na taką okazję. Nic tu nie ma. Bo takie okazje jak ta, to się zdarzają bardzo często i teraz tak. Mięsne paczuszki. Miam, pyszne. Tak, słodka bułka z jagodami. Zrisowana dieta poprawia twoje zdrowie. Nic, kolejne. Chyba? A może pierwsze? Już nie pamiętam. Tak czy inaczej, no. Mamy zróżnicowaną dietę. Się chyba cieszyć. I przy okazji mamy troszkę do szczura. No i jaskinie. Jaskinia pewnie okaże się zbyt zabójcza, jak zwykle. Krytoszczur natomiast ten okazał się wyjątkowo słabym krytoszczurem. Ale dobra. Z chęcią zobaczę, co tam się kryje. Jednak zanim to, na wypadek, gdy tam były gobliny, szybki zapis. No i idziemy. Cokolwiek tu będzie, ktokolwiek tu będzie. Pełzacze! O cholera. No nie, ja nie umiem płytek pełzacza zbierać. Tylko sprawdzić, ile będzie expów i w ogóle wyzwań za nie. I tak się wczytam, bo nie umiem płytek pełzacza zbierać, jak mówię. Ale okej! Okay. Młode pełzacze są słabe. No i jak mówiłem, nie mogę zbierać płytek, więc... Po prostu... Nie ma sensu iść tutaj dalej. Chcę tylko zobaczyć... Dobra, nawet nie zobaczymy, co dalej. Spotkamy się, jak wczytam z napisa oczywiście, przed wejściem tutaj. Miejmy nadzieję tylko, że szybko się nauczymy płytek na płytki zbierać. Chociaż dobra, z drugiej strony to może być nielogiczne i może jeszcze nikt nie zbiera płytek. Bo to w sumie się dzieje przed czasem i gotika. Jedynki. A chyba dopiero tam zaczęli zbierać płytki. Okej. Okay. No to teraz możemy iść dalej na naszą wyprawę pielgrzymkę. Jakkolwiek inaczej to nazwać. I co my tu mamy? Leczenie... lekkich ran jako runa.
Okej, czyli jeśli dobrze przyinwestujemy sobie w manę, to będziemy mieć leczonko za nią. Świetnie. Świetnie po prostu. Oczywiście trzeba będzie zainwestować dobrze w manę, żeby to się fajnie zwracało. Ale nadal. Fajnie, że mamy takie bajery. Oczywiście idziemy dalej przed się. Patrząc co to za zagrożenia tu są. Gobliny. Okej, ale są to zwykłe gobliny, więc powinienem przeżyć mimo wszystko. Nie, przeżyjemy co. Trochę siniaków może będzie po tych lagach, ale. Ale tak. Poza tym, żeby tam siniaki, to wszystko dobrze załatwione. A co za tym idzie, nie ma czym się przejmować. Tam wyżej widzę jakieś ognisko, a tu jakieś kamienne kręgi. Ognisko chyba jest więcej goblinów, jeśli tak to idziemy oczywiście, że to tam. O ile nie ma tam bardziej zaawansowanych goblinów. Jest, niestety. Też jest jeden, może... Nie jestem pewien, czy jeden, czy więcej. Dobra, odpuśćmy sobie spotkanie z goblinami. Jeśli jest tam jeden ciemny goblin, to może jeszcze się uda. Ale jeśli nie, to trzeba pomyśleć bardziej o tym, co zrobimy i jak to zrobić. No dobra. Tak więc zobaczmy, co się kryje w kręgu. Ula teleportacyjna. Tak po prostu, nie strzeżona przez nic. Ciekawe. I zwłoki szarpane. I w ogóle tu jeszcze coś było innego? Ramiona wywilka. A. A tu jakaś większa plaża. Ale tak właściwie jesteśmy. Bursztynowe wybrzeże. Nie chcę nic mówić, ale... Chyba wydaje mi się, że miałem tu z jakiegoś powodu przyjść, jeśli się nie mylę. Tak mi się to skojarzy, że chyba kiedyś mówiłem, że mam jakąś sprawę do załatwienia, bo słyszałem, że po coś tu warto przyjść. Czy coś w tym stylu? Jak mówię, tak mi się wydaje, bo tak... Jak czytam teraz tę nazwę... To jest taka właśnie... Cie, znam ją skądś, tak dalej kojarzę, że coś ty... Jakbym nie wspominał. Więc zakładam, że jeśli to jest... Jeśli dobrze kojarzę, to chyba wspomniałem o tym miejscu. Że coś tutaj... Kazał iść z jakiegoś powodu, to... Wiadomo kto. Ten sam, który na mnie krzyczał, że jestem ślepy, że nie zauważyłem tej książki przez taki długi czas i inne tym podobne sprawy. Ale no. Powiedzmy, że... Jakby powiada intuicja. Nic więcej. A co o tym idzie? Mogę się mylić. Nie będę jednak zwracał tu uwagę, bo jak już tu jesteśmy, to oczywiście, że tu pozwiedzamy, bo czemu by nie? Szczurek. Jeszcze młody szczurek. Z niego chyba nie będzie... mięsa. A szkoda. Co to w ogóle za... To pielce morskie. Jeszcze mi pomysł. Pielce morskie. Tam niebezpieczny. Nie mam możliwości, może lepiej nie będę do tego czego podchodził. Tylko osadniczka. Oddawaj moje ryby! Nie ukradłem ci żadnej ryby. Widzę cię pierwszy raz na oczy. Niech to szlak. Tak czułem, że się nie dasz nabrać. Ale to może nawet lepiej. Po prostu zabiję cię i zabiorę wszystko, co masz. Chowaj tę broń. Aha. Ciekawe. Przyszedł tu jakiś wściekły rybak na mnie biegnie. Hej, oddawaj moje ryby. I nagle chce mnie zabić. Co się tu do cholery dzieje? Czemu to się dzieje? Czy coś namieszałem, czy... Czy co? Na jednym zmieniłem tych... Jakichś oszustów... Znających strażników miejskich. Teraz tu taki... Rybak. Inna rzecz. Tak czy inaczej...
Fajnie, mamy przynajmniej gdzieś. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Biały, za niego. I... Nie widzisz, że jestem zajęty? Zostaw mnie w spokoju. Aha, ja nie mogę pogadać. Rybak. Duncan, rybak, osadniczka, rybak. A... Duncan. Co słychać? Im więcej obcych, tym więcej kłopotów. Zawsze to powtarzałem i zdania nie zmienię. Nie potrzebujesz czegoś? A co, rozdajesz coś za darmo? Myślałem raczej o pracy. Nie sądzę, żebyś znał się na rybołówstwie, a innych pracowników nie potrzebuję. Okej. Zaczekaj chwilę. Przypomniałem sobie o jednej rzeczy, z którą mógłbyś nam pomóc. Jeszcze do niedawna mieliśmy na plaży dodatkowe miejsce do suszenia ryb i odpoczynku po pracy. Pogodne dni nawet je stąd widać. Jest kawałek na północny zachód stąd. Któregoś dnia, wracając z połowów, zauważyliśmy, że obok naszego obozu na piasku wygrzewają się jakieś wielkie czerwone jaszczury. Woleliśmy uniknąć spotkania z tymi przebrzydłymi bestiami, więc po prostu porzuciliśmy tamto miejsce. W obozie nie było prawie nic cennego, oprócz jednej wytrzymałej sieci. Jeśli uda ci się w jakikolwiek sposób odzyskać, to znajdzie się dla ciebie odpowiednia nagroda. Okej. Okay. Fajnie. Więc mamy jakiegoś questa. Jej. No cóż. Dobra. Powiem szczerze, że zdań ciekawe, ale... Ale nie. Nie chcę iść gdzieś, gdzie są czerwone jaszczury, bo to sygnalizuje, że są to prawdopodobnie ogniste jaszczury. No cóż. Jak na razie nie widzę tutaj niczego, co miałoby sugerować, że warto to było przyjść jakoś wyjątkowo. No cóż, niestety. Chyba i tak. Może ten ktoś, kto mi to mówił, mnie strollował. Druga sprawa jest taka, że w sumie nie wiem, czemu nie słyszę dźwięków żadnych. No cóż. Mam nadzieję, że zaraz się to naprawi. Jeśli nie, to chyba będę musiał zakończyć odcinka wyjątkowo dużo wcześniej, niż się spodziewałem. Będę miał go kończyć... Ale bez dźwięków to ja nie będę w stanie wiedzieć, czy mi jakieś dziadostwo tutaj za nim zachodzi. Nawet jest to w stanie ścierwojada wyczuć aż tak perfekcyjnie, jak to by było z dźwiękiem. Dobra. Jeśli ścierwojad to nie. U, grzybki. I... Bałem się, że już nie płaci. I wykrakałem. Wykrakałem tego ścierwojada do cholery. Musimy pokonać troszeczkę innego ścierwojada bez dźwięku. W taki sposób, żeby nas nie dziobnął. Nawet w sensie, to nadal jest ścierwojad, więc teoretycznie powinienem mieć szansę, ale... Bądź co, bądź zawsze spokojniej jest walczyć, wiedząc, że wróg cię nie zamorduje. Przy jednym błędzie. No cóż, było blisko. A dźwięk nie wraca. Cóż. Czytam grę i zobaczę, czy wrócił. A więc... smutkiem stwierdzam, że dźwięk nie wrócił. A co za tym idzie, chyba w takim dziwnym miejscu będziemy musieli zakończyć odcinek. Na takim też dziwnym czasie. Ale cóż, no bez dźwięku nie jestem w stanie. A, jeszcze kraba. Prowokowałem. Totalnie nie mam pojęcia, jak kraby działają. Okej, krab to jest po prostu pełzacz, z tego co widzę. I chciałem powiedzieć, że dużo nie bije. No, do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wtedy już dźwięk będzie naprawiony.